YouTube fam, witam Was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Słuchajcie, dzisiaj zrobię dla Was taki filmik What I Eat in the Day, co jem w ciągu dnia, wersja 2000 kalorii. Mimo tego, że normalnie jem intuicyjnie, to rozpisałam sobie taki jadłospis, ponieważ mam też plan treningowy, więc stwierdziłam, że girl, będzie łatwiej po prostu osiągnąć pewne cele, tak naprawdę wiedząc, ile jem kalorii dokładnie, tak? Bo nie trzeba liczyć kalorii, ale z drugiej strony, jeżeli macie cel, wiadomo, że łatwiej będzie osiągnąć ten cel, wiedząc, ile kalorii spożywamy i więc ile kalorii wiedząc, ile kalorii spalamy. Wiadomo, że na przykład, jeżeli chcecie sobie kupić jakąś fajną torebkę albo samochód, whatever, to wiedząc, ile wydajecie pieniędzy, łatwiej będzie Wam budżetować, łatwiej będzie Wam osiągnąć pewien cel, tak? Ale nie mówię, że jest to niemożliwe, po prostu nie mając jakiegoś budżetu. Dobra, wiecie, o co chodzi? Dzisiaj też będę nagrywała dla... co za tydzień? I będę nagrywała moją nową zajawkę, czyli... Muay Thai. Zaczęłam trenować 3 miesiące temu, tylko wiecie, ja dużo wyjeżdżam, więc było bardzo dużo wyjazdów, dużo przerw, ale naprawdę mega się jaram tym sportem. I dzisiaj będę trochę opowiadała o tym, zrobię trening, w sumie powinnam się zabrać za śniadanie. Alright, my lovelies, myślę, że warto Was postawić tutaj. Muay Thai, sport, którym się teraz jaram, postawiłam sobie kolejne wyzwanie, pomyślałam, że pójdę kilka razy i zobaczę, o co chodzi. Poszłam kilka razy i się zakochałam. Ja. O Boże. Nie wiem, kogo to bardziej bolało. Nie. Uważam, że to jest taki ogólnorozwojowy sport. Oczywiście, wiecie, poprawia kondycję, sprawność. Czuję się silniejsza, tak? Moja sylwetka fajnie się rzeźbi. Nie, no ogólnie uważam, że jest super. Bo jestem teraz w Warszawie, więc będę chciała trenować jeszcze częściej. Okej, okay. Zabiorę się za śniadanie, bo jest mało czasu, okej? Okay. Osi, powiedz mi, co rozpisałaś mi dzisiaj na śniadanie? Och, fajnie, proste śniadanie. Dzięki, Osi. I to będzie smoothie z awokado. Owaj. Banan. Awokado. Śmiesznie. Dawno nie liczyłam kalorii. Awokado. Płatki górskie. Szpinak, miód. Płatki owsiane. Jeżeli smoothie będzie zbyt gęste, dodaj wodę. That's smart, Osi. Dzięki za radę. Dobra, są rękawice. Owijki. Dalej nie umiem wiązać owijek, ale trener już nie narzeka. Także wiecie. Nie najgorzej. Vamos. Right, my lovelies. Powiem Wam, że tak, nagrywki były bardzo fajne, tylko ten trening wyszedł bardziej intensywnie niż się spodziewałam. Ogólnie tak, w planach było tak, żeby to nagrać i zrobić taki trening pod nagrywki, ale rozgrzewkę robiłam z 3 razy, a później ten trening, więc na pewno to poczułam. A i teraz się zastanawiam, czy zrobić ten właściwy trening jeszcze wieczorem, czy sobie odpuścić, ale zobaczymy, zobaczymy. Muszę najpierw zjeść i podejmę decyzję później. A teraz w moim menu są kółki mocy, także daktyle. Już Wam mówię, bo muszę przynieść laptopa. To mam wszystko zapisane. Teraz mój laptop będzie moim mózgiem. Ty słuchasz smutnej muzyki. We don't judge, ok? Nie oceniamy. Daktyle, płatki owsiane, migdały i ekstrakt waniliowy.
A widzicie, niby na opakowaniu jest 100 gramów. Oszukują. No, panie. Wziątek. Odstawiamy na 10 minut. Ja na przykład uwielbiam kulki mocy. I mamy tutaj gotową masę, z której będzie trzeba uformułować kuleczki. Kulki mocy. Tak. I później to będę musiała włożyć do zamrażarki. O, my. Na 15 minut. Już mi smakuje. To jest takie ciepłe teraz. Chcesz spróbować ogień? Chcesz polizać? Dobra. Gorące. No, co nie? Właśnie jest takie ciepło. Przez to, że trzeba było, wiesz, zalać te daktyle wrzątkiem, a później trzeba było je odsączyć, a później trzeba było je zblendować, ale jeszcze są takie ciepłe. Ale później, jak je włożę do zamrażarki, to one się tak ochłodzą i będą takie pyszne. Jak pyszne kulki. No dobra, z tego muszę zrobić ile? 8. A wiesz, co jest najgorsze? Że nie mogę puszczać takiej muzyki. Ach, ten YouTube. Szkoda. YouTube, why don't you listen to my music? La musique, mademoiselle? W sumie to miało być na kilka dni, ale dobra, później sobie jeszcze zrobię kolejne. Bo dzisiaj mam dokładnie 2 kulki mocy. Cheers, mate. Możesz zjeść. Ew, nawet nie chcę już dotknąć tego. Nie włożyłam tego do buzi. Cheers, mate. Pyszności. Dobra, 2 kulki mocy, resztę do lodówki. Dobra. I puszczamy muzyczkę. Cheers, mate. Has it finished? Why are you asking me now? What type of question is that? Yacht, boy. Is the album finished or do we have a few more songs to go? Proszę Państwa, a na obiad jest tortilla z kurczakiem, pomidorami koktajlowymi i z awokado. Ten posiłek będzie przepyszny, a tutaj mamy wrapa wrapa pszennego, mimo tego, że miał być wrap pełnoziarnisty, ale nie kupiłam, także jest tak jak jest. I ogólnie kalorycznie nie będzie jakiejś różnicy, ale z drugiej strony jak chodzi o błonnik i jak chodzi o pewne minerały, to tego już nie będzie w tym wrapie, więc nie robi to takiej różnicy jak chodzi o kalorie, ale na przykład jak chodzi po prostu o jakość, powiedzmy, to lepiej jest właśnie sięgać po produkty pełnoziarniste i oczywiście na przykład jak ktoś jest na diecie, ten błonnik jednak sprawi, że będziemy czuli się syci dłużej, więc mega polecam dodawać sobie więcej warzyw do swoich posiłków i właśnie produkty pełnoziarniste. I tutaj mamy też awokado. Girl, jestem podekscytowana. Za dużo rzeczy. Dobry to wyszło. Kurkuma, pieprz, sól i bazylia. Jest pycha. Naprawdę polecam Wam. A co do treningu? Trening robię jutro, nie dzisiaj, więc jest okej. Okay. Ale w planach miałam zrobienie innego treningu. Myślałam albo HIIT, albo myślałam o tym, żeby pobiegać. Ale jak jutro zrobię Muay Thai, też powinno być okej. Okay. Słuchajcie, co Osiu Gono robi zamiast się uczyć? A tam mamy do złożenia jeszcze stolik, ale to zrobimy, wiecie, skończymy później. Tak czy siak, to co Osiu Gono robi zamiast się uczyć? Ogi, are you ready? Kurde. A może powinno sobie tutaj matę położyć, poczekaj. Przyjdę sobie matę. Dobra. Pistol squat zrobię, więc nie jest problem. Teraz po prostu, nie wiem, no zobaczymy, czy się uda, musi się udać. Okej.
Tak, i później pistol squat. 3, 2, 1. Ale to będzie mój, kurde, to będzie mój nowy skill do dopracowania. O! Ogień, nie zauważyłaś tego. Widziałam. Ja? Je? Brawo! Je! 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 A teraz czas się pouczyć. Albo i nie. Zobaczymy. Panie i panowie, mamy tutaj kolację. Jest to pstrąg, mizeria i pieczone ziemniaczki. You failed! Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, ale na TikToku są takie filmiki, w których wystawiasz dłoń i czekasz, aż partner, rodzeństwo, nie wiem, ktoś po prostu zareaguje na to i właśnie później się nagrywa te reakcje, które są takie zabawne i tak dalej. Chciałam zobaczyć, jaką Ogi będzie miała reakcję i w sumie chyba zrobiłabym tak samo. Twoja mina! Ale piękny zachód, słońce, wow! Ameryka. Are we in America? I wanna be in America. Say to be in America. 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 Mamy tutaj rybkę i mamy ziemniaczki, także będzie jedzenie dla mnie i dla Ogi. Ale oprócz tego stwierdziłam, że zrobię takie nuggetsy, bo nasze siostrzenice do nas przyjeżdżają dzisiaj. I tak, i mam tutaj jajko i obtoczę je w takiej mieszance i mamy tutaj mąkę kokosową i bułkę tartą i zaraz wszystko poprawię i powinno być super i zrobię więcej ziemniaczków i powinny się cieszyć. Jak nie będą się cieszyć, no to trudno. Takie życie. Słuchajcie, ja się teraz zabieram za moje jedzenie, dziewczynki już zjadły. Jak wam smakowało? Bardzo dobrze, znaczy dobre. Bardzo dobre mi smakowały i bardzo mi smakowały sos czosnkowy, bo jestem fanką. O, no właśnie, dodatkowo zrobiłam sos czosnkowy, więc się postarałam i nie kazałam im powiedzieć, że będzie smaczne. No dobra, i to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować i... I co jeszcze mam powiedzieć, dziewczynki? Dzwoneczki! Dobra. I żebyście mnie kochali. I że jestem ładna i słodka. Ale wy jesteście ładne i słodkie, więc to muszą powiedzieć. No właśnie, musicie to powiedzieć. Ale... No. Tak samo ciocia Osi jest słodka, kochana, miła, piękna. Oh my goodness! I to się nazywa love. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Bye! No mówi się bye. Bye. Albo pa. Do zobaczenia. Ciao. Ciao.